Piotr Pagieła, kłaniam się i od razu przedstawiam moich gości. Poseł Mariusz Trepka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. A w zasadzie dobry wieczór. I poseł Przemysław Koperski, Nowa Lewica. Kłaniam się, panie pośle. Widzę, że w Krynicy. Czy w Karpaczu? W Karpaczu. W Karpaczu. Też na K. Dzień dobry, panie redaktorze, państwu. Drodzy panowie, Sejm wczoraj nie zgodził się na uchylenie rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Przeciwko wnioskowi Lewicy i Koalicji Obywatelskiej głosowało 247 posłów. To ja zacznę przewrotnie pytaniem do pana posła Mariusza Trepki. Po co nam w ogóle taki stan wyjątkowy? Nie można sprawy związanej z uchodźcami załatwić, w cudzysłowie powiem, normalnie? Panie redaktorze, ja w pierwszych słowach to chcę podziękować bardzo serdecznie Polskiej Straży Granicznej za to, że pilnuje naszych granic i tu należy się duży szacunek dla wszystkich funkcjonariuszy, którzy pilnują granic Polski i Unii Europejskiej. Za to jest duże podziękowanie. Natomiast ten stan wyjątkowy jest dla bezpieczeństwa Polski i Polaków właśnie w tej strefie przygranicznej i mogę powiedzieć, że byłem kiedyś żołnierzem Wojsk Ochrony Pogranicza i ten temat jest mi bliski, dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję właśnie Straży Granicznej za to, że co robi i pilnuje nas przed napływem imigrantów. Panie pośle, natomiast to teraz odpowiedź na moje pytanie. Czy nie można tego było załatwić normalnie, niekoniecznie stanem wyjątkowym? No niestety nie, bo widzimy, że sytuacja po stronie białoruskiej jest dynamiczna i tam reżim pana Łukaszenki dowozi tych imigrantów na granicę polską i chciałby wywołać w Polsce takim, bym powiedział, jakieś obawy. I dlatego jest to wprowadzone jako stan wyjątkowy, żeby po prostu ochronić nas jako Polskę przed tym napływem tych imigrantów. To teraz dokładnie to samo pytanie do pana posła Koperskiego. Wy jesteście przeciwko wprowadzaniu stanu wyjątkowego. Byliście. No właśnie, dlaczego? Panie redaktorze, ponieważ wszyscy mamy świadomość w Polsce, że to jest absolutne nadużycie tej instytucji, że nie ma żadnego uzasadnienia, żeby tego typu stany nadzwyczajne wprowadzać. Co więcej, jest to policzek w twarz dany wszystkim polskim przedsiębiorcom, którzy chcieli wprowadzenia nadzwyczajnego wtedy, kiedy był ogłaszany lockdown. Wiemy, że ten lockdown był wprowadzony w Polsce bezprawnie. Gdyby wtedy wprowadzono to stanem nadzwyczajnym, dzisiaj przedsiębiorcy mogliby dochodzić realnych odszkodowań za to, co działo się z ich firmami w tamtym czasie, a w sytuacji, która absolutnie nie jest uprawniona do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, kiedy 30 osób szuka pomocy, szuka wsparcia, szuka jedzenia, szuka dostępu do wody, szuka schronienia, dachu nad głową, wprowadza się stan nadzwyczajny. Jest to po prostu policzek twarz polskich przedsiębiorców, policzek wszystkich osób, które szukałyby wsparcia w naszym kraju. Dziwię się temu, natomiast no, mogę z satysfakcją powiedzieć, że wniosek Lewicy został poparty przez blisko 170 parlamentarzystów. Widać, że zdecydowanie więcej polskich parlamentarzystów niż tylko tych, którzy wywodzą się z Lewicy, ma odpowiednią wrażliwość i sprzeciwia się głupotom, które wyprawia administracja, polska administracja. Panie pośle, pytanie do pana posła Mariusza Trepki i prośba o komentarz. Głosowanie opozycji w sprawie stanu wyjątkowego pokazuje jej degrengoladę, bo decyduje się na głosowanie polityczne właściwie bez poważnych argumentów. Tak mówił dziś przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Degrengolada. W pełni się zgadzam, bo to, co robili niektórzy posłowie opozycji, to naprawdę jest gręgoladą. Jeżdżąc tam na granicę polsko-białoruską, biegając z reklamówkami, przerzucając reklamówki, to naprawdę urąga
funkcji posła Rzeczypospolitej Polskiej. I w pełni zgadzam się z tymi słowami pana marszałka Terleckiego. Dokładnie to samo pytanie do pana posła Koperskiego. Panie redaktorze, ja jestem zaskoczony tym, że odmówiono polskim parlamentarzystom realizacji ich uprawnień wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, kiedy polscy parlamentarzyści chcieli zobaczyć, w jaki sposób realizowane jest wsparcie dla tej grupy uchodźców. Wtedy odmówiono mi realizowania tych uprawnień wynikających jakby z przepisów. I to nie jest jakby odmowa realizacji uprawnień tylko do posłów. Jasne, będzie pan miał swój czas, panie pośle. Chcę powiedzieć, że to jest odmówienie prawa do kontroli tego, co się dzieje na granicy polskim obywatelom, bo przecież my realizujemy ten mandat w oparciu o zaufanie, którym obdarzyli na czasie wyborów mieszkańcy naszych regionów. Więc to jest odmowa realizacji tych uprawnień w stosunku do społeczeństwa polskiego. Prawo i Sprawiedliwość odmawia realizacji uprawnień polskiemu społeczeństwu. I dzisiaj nie wiemy, co tam się dzieje na tej granicy. I możemy być po prostu pełni obaw. Natomiast to, czy pewne zachowania przekraczały pewne dopuszczalne normy, to już jest jakby sprawa drugorzędna. Najważniejsze jest, że państwo polskie dzisiaj, PiS, boi się kontroli społecznej i tą kontrolę społeczną z kolejnego obszaru naszego państwa ruguje. Panie pośle, poseł Trybka chciał się pan odnieść. Tak, panie pośle, jeżeli mówimy o polskiej granicy i wykonywaniu mandatu posła, nikt nie zabrania parlamentarzystom pojechania na Białoruś i tam, żeby reżim Łukaszenki wpuścił, bo nie zapominajmy, że ci imigranci są dołożeni przez służby białoruskie i są po stronie białoruskiej. A jeżeli chcieliby parlamentarzyści przekroczyć granicę nielegalnie, to nie wiemy, co mogłoby się stać po stronie białoruskiej. Niech jadą na najbliższe przejście graniczne, niech tam się zgłoszą, że chcą przekroczyć granicę i jadą zobaczyć, co ci imigranci robią, jak są traktowani, czy mają dołożoną żywność, jedzenie. I przypominam jeszcze panu, że Polska chciała wysłać konwój humanitarny, natomiast reżim Łukaszenki tego konwoju nie wpuścił na stronę białoruską. To teraz ja w takim razie jeszcze jedno pytanie do pana posła Trepki. To pytanie usłyszałem wczoraj w jednej z rozgłośni w rozmowie z jednym z wiceministrów spraw wewnętrznych. Pytanie brzmiało mniej więcej tak. Stan wyjątkowy ogłoszony w województwach, w części województw podlaskiego i lubelskiego przypomina walkę z dziennikarzami. Zgadza się pan? Nie, absolutnie to nie jest walka z dziennikarzami, to jest zabezpieczenie i przezorność, aby nikomu nic się nie stało. Nie zapominajmy o tym, że za chwilę rozpoczynają się ćwiczenia największe chyba w historii Białorusi wspólnie z Federacją Rosyjską, gdzie nie wiemy, co może się wydarzyć i te ćwiczenia są bardzo blisko polskiej granicy i o tym trzeba też pamiętać. Dlatego ten stan wyjątkowy jest wprowadzony przez pana prezydenta dla zabezpieczenia Polski i Polaków. A propos pana prezydenta, to teraz pytanie do pana posła Koperskiego. Prezydenta nie było wczoraj w Sejmie, a decyzję o tym, że pan prezydent zgodził się na wprowadzenie stanu wyjątkowego, ogłasza jego rzecznik. Rozumiem, że opozycja krytykuje takie działania. Nie wiem, może były jakieś ważne sprawy, które zatrzymały prezydenta. Chciałbym w to wierzyć. Ponieważ w sytuacji takiej, kiedy pierwszy raz uruchamia się ten tryb stanu nadzwyczajnego przewidziany w Konstytucji, to jeżeli prezydent jest zdrowy, nie ma jakby nadzwyczajnych rzeczy, to powinien być w Sejmie, powinien ten swój projekt. Natomiast my tutaj chcę podkreślić, że był obecny premier i premier przedstawiał jakby argumentację. Ona absolutnie jakby nie trafiła do mnie osobiście, nie wiem jak do innych parlamentarzystów. No na pewno do blisko 170 nie trafiła, ponieważ jeżeli chodziłoby o sprawę manewrów wojskowych Zapad, no to przecież te manewry wojskowe nie odbywają się tylko i wyłącznie na granicy polsko-białoruskiej, ale również
na granicy polsko-rosyjskiej z obwodem kaliningradzkim. Zresztą na to zwracał premier uwagę i tam nie słyszeliśmy o tym, żeby był stan nadzwyczajny wprowadzony, żeby jakiś drut kolczasty rozwijano wzdłuż obwodu kaliningradzkiego. Więc to po prostu jest ściema, to jest oszustwo, to jest po prostu nieuczciwe w ten sposób przedstawianie tej argumentacji. Tak naprawdę chodzi o to, żeby nie dopuścić przedstawicieli organizacji pozarządowych, żeby nie dopuścić do tego, żeby taki odruch, czysto ludzki odruch serca wziął górę nad tą bieżącą kalkulacją polityczną, którą realizują dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest smutne. To jeszcze raz. Absolutnie, absolutnie z tym się nie zgadzam, panie pośle, bo jeżeli organizacje pozarządowe chciałyby w jakikolwiek pomóc, mają taką możliwość, mogą zwrócić się do reżimu Łukaszenki, jechać na Białoruś i tam pomagać, bo ja będę jeszcze raz przypominał o tym, że ci imigranci znajdują się po stronie białoruskiej, nie po stronie polskiej. A widzimy z danych, które przedstawił minister Kamiński wczoraj na posiedzeniu Sejmu, ile tych imigrantów jest obecnie w Białorusi. To Białoruś traktuje to jako turystykę migracyjną i ci imigranci są przekonywani, że oni tak naprawdę to znajdują się na granicy z Niemcami, nie z Polską. I to jest najdziwniejsze. Także tu musimy na to też zwracać uwagę i o tym głośno mówić. To na koniec, bo czas nam się powoli kończy. Jeszcze raz przewodniczący klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który mówi dzisiaj tak. Brane jest pod uwagę przedłużanie stanu wyjątkowego. Panie pośle, poseł Mariusz Trepka, brane jest pod uwagę coś takiego i dlaczego? I w jakich okolicznościach zostałby przedłużony? Ja w tej chwili tego nie wiem. Jeżeli będzie taka potrzeba, no to będzie możliwość przedłużenia tego stanu wyjątkowego. Na dzień dzisiejszy mamy 30 dni. Poczekajmy, zobaczymy, jak będzie wyglądał rozwój sytuacji na granicy właśnie polsko-białoruskiej. I mam nadzieję, że reżim Łukaszenki zrozumie, że tutaj imigrantów do Polski nie będziemy przesyłać i po prostu zrezygnuje z tych zamiarów i może się uspokoi ta sytuacja na naszej granicy. Oczywiście bardzo bym chciał, żeby tak się stało. Poseł Koperski, taka zapowiedź może świadczyć o tym, że to jednak się stanie. Panie redaktorze, podzielam niestety ten pogląd, który pan wyraził. No to jest kolejne... To było pytanie, nie pogląd. To pytanie, ale na które odpowiedź może w momencie twierdząca. To jest kolejne oszustwo, które serwuje się niestety nam Polakom. Mówiąc o tym, że to jest ochrona jakichś granic. Przecież na granicy polsko-białoruskiej jest, jak mówię, spokojnie, jest tam 30 parę osób. W Polsce mamy w tej chwili, wystarczy sięgnąć po dziennik GUS. Mamy milion emigrantów i część z nich, duża część z nich, to są dziesiątki tysięcy, przybywają w Polsce nielegalnie. Po 3 miesiącach legalnej pracy często zostają tutaj u nas i mamy cały świat, całą Azję, cały świat w Polsce. Mijamy tych ludzi na ulicach. I niech po prostu polski rząd, Prawo i Sprawiedliwość nie mówi o tym, że radzi sobie albo jest przeciwna tej emigracji, skoro tak naprawdę na wielką skalę tą emigrację w Polsce dopuszcza. Natomiast to, co jest naprawdę niebezpieczne, wydaje mi się, że to może próba jakby testowania tego, jak ten stan nadzwyczajny będzie odbierane przez społeczeństwo, przez lekarzy i możliwe, że będziemy mieli do czynienia w roku wyborczym z kolejnymi stanami nadzwyczajnymi i może się okaże, że nie doczekamy w ustawowym terminie, normalnym terminie prawdziwych demokratycznych wyborów. Tego się najbardziej obawiam. I tu musimy postawić kropkę, bo to już 15 minuta naszej audycji. Mariusz Trepka, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panu bardzo. Kłaniam się, życzę miłego wieczoru. Dziękuję również. Do zobaczenia. Poseł Przemysław Koperski, Nowa Lewica w Karpaczu. Miłego wieczoru życzę. Dziękuję za udział w audycji. Dziękuję. Pozdrawiam.